Siemanowicowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy Minecraft Bingo, który jest świetnie przygotowany, więc mam nadzieję, że wam się odcinek będzie podobać. Dzisiaj będą rywalizować ze sobą Milky, Dave i Palion, więc zachęcam was do oglądania, macie nagrane ich perspektywy i będą naprawdę genialne. Nie będą genialne, tylko będzie genialny wyścig. Pierwsza osoba, która ukończy bingo, plansza wygląda w ten sposób, wygrywa oczywiście cały odcinek. No więc co, mamy tu przygotowanych naszych zawodników. Jeszcze z nimi nie rozmawiałem, ale będziemy z nimi rozmawiać podczas całej rozgrywki. Jedyne co teraz musimy, to wystartować ich rozgrywkę, a więc 3, 2, 1, 0. Poszli, poszli, ściany spadają. Lecą, poszli. Ściany opadły, o ja nie mogę. Dobra, dobra widzowie, rządek, wybieram dolny. Zaczynamy, jazda gwiazda. Słuchajcie, ja się nie będę już tutaj ten patyczkować. Ja szczerze jestem stresowana strasznie. Ej, będę miała pierwsze wyzwanie już zaliczone, czyli zabić świnie. Proszę bardzo. Pierwsze zaliczone. Trzy rodzaje drewna, na spokojnie, to jest to co ja chcę zebrać. Tutaj zbieram jedno. Wiem, że tam jeszcze mleczaka trzeba zebrać, a już tutaj widzę, że mamy tutaj mleczaka. Banalnie też będzie na pewno dla mnie zebrać piec, więc ja myślę, że ja robię to doło. Ja już to pierwsze mogę wykreślić, bo już mam tego mleczaka. O, szybko zawiązamy jej, bierzemy jej drewno. Paweł, Palion mi przeszkadza, idź sobie stąd. Dobra, lecimy, 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 trzy rodzaje drewna, no to ja już widzę. Mam, będę miał. Emilia pobiegła gdzieś w tą stronę, chyba tutaj w stronę zimy, ale tepniemy się do niej, żeby zobaczyć konkretnie, gdzie ona jest. Okej, znalazła wioskę. Jedno z wyzwań dotyczy wiśniaków, jak tutaj widzę na tym, więc wioska na pewno jej się przyda. Tylko się przyda, wezmę sobie. O, mamy emerald, dobra, to też się zawsze może przydać. Weźmy śnieżki, weźmy to. Mamy piecyk. Czy tak się liczy piecyk, widzowie, jak ja tak zdobędę? Także lećmy jak najszybciej do wioski. Czy tu cokolwiek jest zebrane? Chyba nikogo tu nie było. Co, jaka tu jest mała wioska? W tej małej wiosce nic nie ma. To za wioska beznadziejna. Ja myślę, że jak mamy te cele, ja bym chyba wziął, no tą linijkę na dole chyba jest najprostsza. Dobra, to nie traćmy czasu, weźmy od razu piecyk. Niech ona sobie tutaj działa, a ja polecę do Dave'a szybko zajknąć, jak mu u niego sytuacja. Okej, okay, Davison już leci pod ziemię. Davison już tutaj, że tak powiem, nie czeka. Zobaczmy, czy coś go tutaj czeka fajnego. No, widzę na spektatorze, że raczej do kopalni ma dosyć daleko, ale wydaje mi się, że mu chodziło tylko o stona. Chyba tak, chyba mu tylko o stona chodziło. Zbieramy, zrobimy sobie więcej chlebków, bo wydaje mi się, że podróżować będziemy wiele. Braj, bo ja chcę te podstawowe rzeczy chociaż zebrać, żeby mieć to z głowy. Czyli tak, zróbmy sobie ten piecyk już walony, żeby piecyk też był z głowy. Czyli musimy wykopać 9 kamola. 9 kamola jest kopane i będziemy mieć już piec, mamy mlecz, mamy drewna, ten... Dobra, dobra, jest G. Ważne, żeby nie zginąć, bo jak się zginie, to jest koniec po prostu. W każdym razie, widzowie, w ogóle już się noc zaczyna. Mamy tak, muszę zdobyć jeszcze jabłko, TNT i trzy rodzaje drewna. Boże, dlaczego ja się w ogóle w to pakowałam? Ja po prostu nigdy nie myślę. Dobra, opuszczałem tą wioskę, w tej wiosce nic nie ma w sumie takiego interesującego. Ale tutaj jest piasek, widzowie, tu jest piasek, więc od razu miejmy piasek. Zdobędziemy przy okazji gunpowder, bo będziemy sobie polowanie robić, baby. No i może się uda, nie mam pojęcia tak w sumie. Dobra, czekajcie. Zbierzmy piasek, mamy to, bo tylko to potrzebujemy, co nie? Chyba, że chodzi też o wysadzenie TNT. Może też chodzić o wysadzenie, to ja sobie wezmę... O, flinta, idealnie, idealnie! Dobra, widzowie, ja miałem do zrobienia piec, ale nie wiem, czy ja miałem coś przepalić w tym piecu, czy po prostu mieć piec. Ale nie było to napisane i nikt mi nic nie powiedział, więc idę z założenia, że wystarczy coś przepalić, bądź w ogóle mieć piec. Więc nie dostałem znaka, co mam dokładnie zrobić, więc po prostu kładę tutaj i przepalam sobie po prostu kamień. I w momencie przepalenia ja wychodzę z założenia, że już to jest git. O, Paweł zaatakował golema, Paweł zaatakował golema. Jest walka, jaki speedrun, no więc patrzcie go, co robi. Jest walka, bije go z siekiery, dobra, będzie zdobywał żelaza. Czy żelazo mu się do czegoś przyda? Przyda mu się na pewno do zdobycia wiadra. Jest wyzwanie, żeby zdobyć wiadro, a później, żeby zdobyć akserotla. Jak będzie się miało właśnie to wiadro, więc ma idealne podłoże pod to. Pytanie, ile mu wypadnie tych... tego żelaza. Oj, tu jest chyba no z dwa na pewno, a wydaje mi się, że nawet mogą być trzy. Czy jestem w stanie sprawdzić jego ekwipunek? Chyba nie. I dobra, zobaczmy, co tam u Emilii, jak u niej sytuacja wygląda. Okej, okay, ona na biomie zimowym tutaj widzę, że kombinuje coś i chyba będzie chciała schodzić do kopalni. Tak mi się wydaje. Dobra, jest crafting robiony. Jest robiony crafting. Jaką ona tu ma kopalnię? Co jest? Dobra. Dobra, ona tu może zejść, ona tu może naprawdę wiele rzeczy zrobić. Tylko, że czy pójście do kopalni z asortymentem, który posiada, jest dobrym pomysłem? Nie wiem, ale widzę, że ma żelazo. A to na pewno jej się przyda. Dobra, tu był gdzieś creeper. Nawet dwa. O, ale farcik, tylko, że on nie może mi wybuchnąć. Gościu, proszę, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Nie! Kurde mol. No i fajnie, i nie mam ani jednego gunpowdera, mogłam mieć dwa.
Women. Dobra, jesteśmy u Davesona w tym momencie. Widzę, że on na plaży siedzi. Szkoda, że nie zrobiłem żadnych wyzwań związanych z żółwiami, bo miałby teraz łatwiej. No i kopię sobie drewno, więc ja myślę, że póki co im to idzie naprawdę bardzo powoli i potrzebują jakiegoś przyspieszenia. Więc myślę, że dobrym pomysłem będzie powpadać do niektórych i z niektórymi sobie porozmawiać. Teraz. Halo, halo. Jezus, jak się wystraszyłam, stary, to ja prowadzę naprawdę taką ciężką grę, że to jest szok. Ja widzę. Ja mam pytanie, jak rozgrywka? Jaki plan? Wiesz co, w porządku. Plan jest taki, że chciałbym jeszcze zdobyć jabłko, TNT i jeden rodzaj drewna i ja już, wiesz, wygrałam, nie? Tak? Myślisz, że tak, myślisz, że tak łatwo pójdzie? Myślę, że ani trochę nie pójdzie łatwo. A ile już masz zaznaczonych punktów? Dwa. A czy znalazłaś żółtego kwiatka? Znalazłam. Tak naprawdę. Dobrze. Czyli czy ty robisz dolną krawędź? Prawda, no. W sensie powiem ci tak, robię ogólnie rzecz biorąc wszystkie krawędzie. Ewentualnie jeszcze mam jedną do wyboru, ponieważ mogę jeszcze zabić tam, gdzie jest zombie, to w dół, bo już zabiłam świnkę, zdejdowałam się i w sumie, zdobyłam też zdobyłam jeszcze sanki, ale jakby to też jest łatwe do zrobienia po prostu, nie? Dobra, robimy te moby. Ja bardziej jestem tutaj za creeperem, bo zombie jak mnie średnio obchodzi, dobra, dwa gunpowdera, to tak dużo daje. Dobra, git, mamy gunpowder. Potrzeba mi, czego mi potrzeba? Creepera, o już widzę creepera. Ale widzę też szkielety, które mogą mnie zabić i raczej nie będę ryzykować w takim razie. O kurde, ale zapaść. Ale zapaść! Do cave'ów. O, tu są creepery. A może je zabijemy? Bo te są daleko. O, i ile creeperów, chodźcie. Dobra. O kurde! Nie! Zabiły mnie creepery! Dobra, szybko. Jest. Ile mamy tego? Ile do TNT będzie potrzebne? Crafting. Trzeba sprawdzić najpierw, ile było potrzebne do TNT. Proszę mnie nie zabijać. Zostawcie mnie, proszę. Czy tu będę bezpieczny? Jak tu będę bezpieczny? Crafting, cyk. Mamy proszek. Gdzie mamy TNT? 5 prochu, jeszcze jeden. I piasek, dobra. Czyli jeszcze jeden proszek. Dobra, lecimy sobie do Dave'a, teraz z nim porozmawiać, zobaczymy co u niego. Ale nie halo, widzę. Halo, jak no, rozgrywka, dobry. Panie Dawidzie? Wiesz, że ja jeszcze brakuje mi dwóch creeperów i wygrałem, nie? Wiesz o tym? Tak? Wiesz, myślisz, że tak szybko ci mam to pójdzie? Mam jabłko, let's go! Brakuje mi dwóch creeperów i jest koniec. Zrobiłem stare wszystko. Serio? Wszyscy robicie dolną krawędź tego bingo? Ja robię dolną, bo jest najprostsza, tylko nie mam creeperów, stary. O tylko nie, creepera. O nie, najgorzej. Ale wiesz, że Emilia również robi dolną krawędź? Ja muszę zobaczyć, jeżeli Paweł robi dolną krawędź, to wpisuje time set day. Musi być jakieś utrudnienie, no nie może być no tak to, łatwo. Ale to wtedy tego nie zrobimy. No to trudno, będziecie musieli myśleć o czymś innym, jakoś muszę wam to utrudnić. Lecę do Pawła zobaczyć, co on robi. Dobra. Szukamy w takim razie już tylko biomu, no i jabłka, tylko że teraz jabłek nie będę zbierać, bo jest noc. Dobra, Paweł, dzień dobry! Dzień dobry! Jak tam idzie? Jak idzie innym? Ja pytanie, jak tobie idzie? Którą robisz krawędź tego całego bingo? Na samym dole. Dolną robisz? No to nie, time set day! Za łatwo by było, wszyscy robią dolną krawędź, wszyscy te creepery polują. Jest, wchodzi time set day i wczyścimy, difficulty peaceful, easy. Broch? Wszyscy robią dolną krawędź, musiałem wam to utrudnić, więc zostały wyczyszczone wszystkie boby. I ale teraz... Ale to wszyscy już mają proch, czy dopiero zbierali? Wszyscy już zbierają, niektórym już brakuje tylko TNT, żeby zrobić dolną krawędź, dlatego musiałem wam to utrudnić. TNT? Gdzie jest akacja? Jaka akacja? Nie musi to być akacja, to może być dowolne trzy rodzaje drewna, mówiłem. A dowolne trzy rodzaje drewna? Dowolne trzy rodzaje drewna, tak. Aha. Jest, to nie musi być akacja. Mieliście bardzo łatwe miejsce, bo na samym starcie mieliście od razu wszystko. Dobra, idę zobaczyć jak tam u ciebie, teleportuję się. Uwaga. No. Okej, widzę, że... O, ty już jesteś troszkę, żeś odbiegł. No dobra, dobra. No a zostało jak, to a utrudnione. A jak ktoś wygra, to co wtedy? No osoba, która pierwsza wygra, informuje po prostu, że jest koniec i wygrała i przerywamy wyścig. Serio? Ale utrudnię wam to teraz, bo wy to wszyscy TNT, wszyscy tę dolną krawędź. Chwyćcie no się za coś innego, ale bo... Wiesz, jaki jest problem? A co masz jeszcze zrobione? Która krawędź jest taka najbardziej u ciebie zakreskowana? Ja powiem ci, że brakuje mi jabłka. Ale jak będziesz miał jabłko, to którą? To robisz, rozumiem, tą drugą, pionową. Ostatnią. Dolną? Tak. No ale teraz jest dzień! Ale mam TNT. Masz TNT? No zabiłem 5 creeperów przed chwilą, mi się tak znaczy wcześniej. Co ty gadasz? Za późno włączyłem dzień, jak ja utrudniłem wszystkim innym, bo wszyscy robicie dolną krawędź, a oni tylko TNT potrzebują. Ja już tylko muszę jabłko zebrać. Ej, dobra, to jest... Dobra, ja muszę jakoś... Nie, no tobie nawet nie mam jak utrudnić, jak ci utrudnić zebranie jabłka, to jest nawet niemożliwe. Dobra, lecę zobaczyć, jak im idzie.
Dobra, mamy sadzonkę, widzowie, jeżeli chodzi o zasadzenie drewna, to mamy to. Mamy, widzowie, kolejne zadanie odkaczone, zarąbiście. Jeszcze teraz by się przydało to jabłko, jakby wypadło dla nas. Halo, czy tu może wypaść jakieś jabłko? Excuse me. Wróciłem. No niestety, musiałem włączyć dzień, bo wszyscy robicie dolną krawędź. No nie mów tak mi, kurde. I wszyscy robicie TNT, ale muszę powiedzieć tak, że ja bym na waszym miejscu się skupił tutaj, w sensie na twoim i na Dawida, bo wszyscy, dosłownie wszyscy wybraliście dolną, no jest najłatwiejsza faktycznie, ale... Ja, ale ja też wybieram drugą, kurde, czyli też to... Rób, bo uwaga, najgorsze jest to, że nie podłamujcie się, ale Paweł musi już zdobyć tylko jabłko. O nie. A jabłko wypada z drzewa, więc on wystarczy, że ścina drzewa i tak naprawdę dzielą go minuty od zebrania jabłka, nie? Więc no ja nie opcji. Ja robię locate biom i szczepam go na pustynię. Dobra, tak zrób. Dobra, lecę do Pawa poinformować go, jakie ma utrudnienie. Dobrze. Czemu ja? No? Nie masz jabłka? Nie. Dobra, ja mam pomysł. No. Za dobrze ci poszło, wiesz? I im bardzo utrudniłem, więc jakby no, jestem zobowiązany do tego, żeby tobie również troszkę utrudnić. No. No więc niestety, musisz polecieć na plażę, tu nie ma. Tu nie ma drzew. Są, jest tutaj. O, to za... O, ten, miała być plaża, a nie jakiś ten. No to polecę Kazik dalej. A, nie! Masz czas, dopóki nie znajdę czegoś innego. Dobra, okej. Jak ci tam zaraz coś wypadnie, to jest koniec. Dobra, proszę, dajcie mi jabłko. Nie, no... Popływaj, bo ty masz za łatwo. To będziesz tylko jabłka brakuje, oni są tak... Tak, tyle. Ale co to jest za biom? Ja utrudniłem ci to w ten sposób, ale ułatwię ci w troszkę inny. Ponieważ jabłko i tak będziesz prędzej czy później potrzebować, więc ja tylko się upewnię nad jedną rzeczą, czy tutaj przypadkiem nie ma jabłka w skrzynce. Dobra, nie ma. Nie ma jabłka w skrzynce. Zapraszam, Paweł. Daję ci ułatwienie, znajdujesz piramidę, możesz sobie ją odhaczyć z pinga, ale... Ale ja nie mogę, a właśnie, zapomniałem odhaczać sobie, idę tu odhaczyć. Odhaczaj, bo ty nie będziesz wiedział, co ty już masz zrobione. Cyk. A nie, jabłko, czekaj, jabłko mam. Dobra, cyk, dobra, no jabłka szukam, no. Patrzcie tego ziomeczka tam. To jest moja wygrana. Jak twoja wygrana? Co jest? Ja tutaj widzę, no nie, co, czemu mnie tepiesz? No i mnie zabiłeś, stary, gratulacje. Przepraszam cię, się ja do ciebie tepnąć. To żeś teraz odwalił, no to gratulacje. Nie, proszę. Dobra, gdzie byłeś, co miałeś? Stary, miałem Cave'a i Creepera, stary, który daje mi piątego Gunpowdera i kończę bingo, stary. Respisz mi Creepera w tym momencie. Dobra, czekaj, robię tak, czekaj, chodź tu. Człowieku, o! Zapraszam, jesteś z powrotem w cave'ie. Ale to nie ten! Ci... No to jasne, że nie ten, bo nie wiem, gdzie ty byłeś, ale masz creepera, proszę bardzo, jak ci wypadnie gunpowder, to... Dobra. Pyk! I... Wypadł? No nie wypadł, no, ale tam były trzy! Ale dałem! No kurde, ale dobra! Dobra, zobaczysz na nagraniu, zostałem tak oszukany w tym momencie, że to widzowie, wy wiecie jak było i wiecie, że zostałem oszukany, nie? Naprawdę. Ale musiałem ci utrudnić, bo niestety, ale za łatwo wam to idzie. Wszyscy robicie tą dolną krawędź. Ale no to stary, no bo... Słuchaj, ja Paweł... To twoja wina, że za łatwo Słuchaj, zrobiłeś. Ale posłuchaj teraz, Paweł miał już do zdobycia tylko i wyłącznie jabłko i już ścinał drzewa. Dzieliły go sekundy od tego, żeby zdobyć to jabłko i przeteleportowałem go na środek pustyni. A wiesz co jest nieuczciwe, że żeś dał ten dzień, jak ja zabiłem też ostatniego creepera. Ja mam w ogóle unlucky, to jest bez sensu. A oni sobie już zabili wszystkie creepery, bo nie, im pozwoliłeś nie. zdążyć. Paweł zdążył, Emilia też nie zdążyła. No spokojnie, tak, no. Szukaj creepera, jesteś w takim miejscu, że tutaj możesz się znaleźć. Nie ma sensu. To nie jest takie ciężkie. Dawidek został oszukany 4 razy. Spokojnie. Dobra, ile tam miałeś creeperów? 3. O, czekaj, no bo ty możesz mieć w skrzynce w sumie, nie? 3 na lekko, nie? No mogę, idę ale... Idę zerknąć. No i mi to weźmie, nie? Właśnie nie, to jest nie taki zabrałem, człowiek. Nic nie zabrałem, przysięgam. No nie ma. Dawidek został oszukany, no. Haniebnie. Ale masz bardzo dobre miejsce do tego, żeby znaleźć creepera. No tylko, że tu się nie respią. O, ale speedrun. Oni są gdzieś... W tej świątyni. Dobra, niszczę już. Są 3 drzewa, serio. Proszę mi jabłko dać. Ty, ja mam największego... Oni mają jabłko, jakim cudem oni je zdobyli? Jabłko! Mam! Idę do nich. Jest! Panowie! Zabrałeś! Koniec!
zdobyłeś jabłko? Tak. A wiesz, że ja zostałem oszukany. I prawda jest taka, widzowie, że ja to wygrałem. Chodźcie na ogólny, chodźcie na ogólny. Kop mnie tepnął, jak miałem 3 creepery i mnie zabił, no! Ja nie wiem, to jest... Nie, dobra, dobra. Spokojnie, myślę, że kiedyś to bingo będzie mieli okazję powtórzyć, ale tutaj, no, wygrał Paweł.